Absolwenci szkół średnich w całej Polsce podchodzą właśnie do pierwszych poważnych egzaminów. Do matur w powiecie tczewskim podchodzi 739 młodych ludzi. Przed Tczewskim, pierwszym liceum ogólnokształcącym, sprawdzamy, jak nastroje po maturze z języka angielskiego. Jak wrażenia po maturze z angielskiego? Dobrze, no z angielskiego to była podstawa, więc to nie jest jakieś trudne. Dla większości mi się wydaje. Znaczy są jeszcze osoby, które oczywiście mają problem, ale no, nie wiem. A co było? Głównie e-mail, jakieś słuchanie typowo i nie wiem, typowe zadania otwarte, jakieś uzupełnianie słówek i tak dalej i jakieś, nie wiem w sumie co jeszcze, z obrazków jakieś wyciąganie rzeczy i... Nie wiem, no głównie proste, więc już się nie pamięta takich poleceń. Jak wrażenia po maturze z angielskiego? Znaczy, bardzo dobrze. Przyjemny arkusz był. Bardzo fajnie mi się go rozwiązywało. No, liczę na setkę. Angielski jednak jest przedmiotem, który lubię. I no, nie stresuję się w żaden sposób. A, dobrze poszło, w miarę łatwe było. Tak? O co pytali? Znaczy w arkuszach? Był mail do napisania do swojego kolegi z Anglii, także takie typowe pytanka. No polski poziom był taki, mam wrażenie, że napisana jest rzeczywiście ta matura pod nas i poziom nie był jakiś zjawiskowo trudny, czyli no... Mam nadzieję, że wszystko będzie pozytywnie. Angielski według mnie bardzo prosty. Słuchanie delikatnie podchwytliwe, ale wszystko było... No mam nadzieję, że angielski będzie około 90% polski, no tak 60-70. Tylko największy stres w poniedziałek, matematyka. Obowiązkowa. No tak, tak. Ja jestem z tego szczęśliwego rocznika, który nie miał matematyki. A no teraz już się tak nie da niestety, ale modlimy się. O, nie może... przysłowiowo, o 40%, 50%, bo tak 30% to delikatnie za nisko jeszcze dla mnie, ale zobaczymy. Dobrze, nie było najgorzej. No, łatwo. No, poziom egzaminu ósmoklasisty. Ósmoklasisty egzamin, tak. No. Będzie 100%. Ponad 90 na pewno. A może no. Po prostu jesteście tacy dobrzy, a komisja taka... Z angielskiego nie. Ktoś musiałby nigdy nie mieć styczności z tym językiem, żeby tego nie napisać. No. Zdecydowanie. To, co było najgorsze albo będzie najgorsze z tych wszystkich egzaminów? Będzie ustny polski. Ustny polski to będzie masakra, naprawdę. Lalka? No, zobaczymy co będzie, co wylosuję. Mam nadzieję, że lalkę. Lalka by była super, naprawdę. Chcieliśmy zapytać o wrażenia po angielskim. Po angielskim to w sumie ciężko o wrażenia, bo tak naprawdę piszemy test ósmoklasisty. W sensie ja bardzo dziękuję CKE za to, że piszemy test ósmoklasisty, bo ja się bawię świetnie. Mamy 2 godziny, w moim przypadku akurat 2,5 i napisałam to w 1,5 godziny, więc tak naprawdę zyskałam godzinę czasu. 100% będzie? Ewentualnie mogę zrobić jakiś błąd w e-mailu, ale to jakaś pewnie literówka czy coś, więc na pewno, jeżeli miałabym poniżej 90, to byłby wręcz wstyd. Czy matura to bzdura? Przynajmniej tegoroczna. Matura z angielskiego to bzdura, z polskiego może być gorzej, ale tak reszta to myślę, że to bzdura. Całkiem przyjemnie, naprawdę. No. Tutaj koledzy mówili przed chwilą, że to był test ósmoklasisty. No było całkiem fajnie, tak przyjemnie, także myślę, że będą dobre wyniki. Co jeszcze przed tobą? Matematyka, angielski rozszerzony, biologia i chemia. No i ustne. A jak radzicie sobie z maturalnym stresem? Ja się dobrze czuję osobiście. Jakoś tak, co będzie, to będzie, no nie? Jakby zawsze można poprawić, to nie jest tak, że to jest koniec życia, tylko to jest tak, no, spokojnie trzeba to brać według mnie. Przed polskim wczorajszym trochę stresu było, no ale mimo wszystko wierzę w to, że nauczyłem się na niego odpowiednio i no, nie boję się, że nie zdam. Wczoraj był mocny stres, bo polski to wydaje mi się, że dla mnie akurat to jest najcięższy przedmiot i też taki pierwszy dzień, więc ciężko było, ale teraz już totalny luz. Ja osobiście w sumie nie czuję się, jakbym pisała te matury, także można powiedzieć, że bardzo dobrze. Się nadal czuję, jakbym przychodziła na egzaminy próbne tak naprawdę, więc na razie się jeszcze tego nie odczuwa. Pewnie na rozszerzeniach dopiero będzie taki większy stres. A jak sobie radzisz ze stresem maturalnym? Czasami już po? No już po. Jeszcze najgorsze w poniedziałek. Matma. Tak. Życzę powodzenia. Dziękuję. Jakie studia?
Marketing. Marketing, ewentualnie coś w stronę menadżerstwa. Wydaje mi się, że całkiem przyszłościowy i taki mało matematyki jest, nie? Co w przyszłości? Czy już wybrane studia? Ciężko powiedzieć, jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Co będzie, ale coś będzie. Matematycznego bardziej, ścisłego, humana? Nie wiem. Byłam na profilu matematycznym, ale wątpię, że matematyka to będzie to, co będę dalej robiła. Szkoła aktorska, a jeżeli to nie wyjdzie, to psychologia. O czym marzycie, jakie studia? Najbardziej kieruję się teraz na Uniwersytet Jagielloński, na historię sztuki, ewentualnie politologię połączoną z filozofią. Czyli Kraków. Tak. No, kierunki ekonomiczne, również Kraków. Także no. Uniwersytet Gdański na historię. Ja również Kraków Jagielloński, ale na filozofię, tak. Mało przyszłościowo. A jakie studia? Mechatronika albo mechanika i budowa maszyn. A studia wymarzone, już wybrane? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Ściśle? Humana? No, bardziej ściśle, ale jeszcze nic totalnie określonego nie mam. Na jakie studia się wybieracie? Co przed wami? Ja bym chciała na architekturę osobiście, a zobaczymy jak z matematyką. Ja myślałam w sumie o Politechnice Gdańskiej albo Uniwersytecie i informatykę. A studia jakie? Zobaczymy jak będą wyniki. Także... Bardziej humanistycznie czy bardziej ściśle? W sumie to naprawdę nie wiem jeszcze. Jeszcze jest trochę czasu, żeby się zastanowić, także... Powodzenia, dobrych wyborów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.